kochani, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Satanus i zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z serii Pograjmy w Star Wars Jedi Ocalały. Moi drodzy, w poprzednim odcinku trafiliśmy na zniszczony księżyc i tam mieliśmy walkę z Reyvisem. Reyvis został pokonany, no i chciał mieć śmierć wojownika, no i Kal oczywiście mu ją dał. Tak więc, moi drodzy, lecimy dalej. Lecimy dalej do Obserwatorium Kree, gdzie, no właśnie, Dagan się wybrał, bo tam jest ostatni kompas. No to lećmy. Nie zwlekajmy. Pamiętajcie, tylko łapka w górę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. A jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie. Nam i bardzo pomoże w rozwoju, tak więc zachęcam i dziękuję. A teraz zapraszam do Star Wars Jedi Ocalały. No to działamy z tematem. Działamy z tematem w ogóle najpierw tak. Ja bym proponował... Właśnie, żeby zobaczyć, gdzie my się mamy udać i którędy. To jest najgorsze, że my tak naprawdę... My jesteśmy gdzie? Tu zgłupiałem już. No dobra, aż tak daleko nie idźmy. Salon pylony, dobra, to my jesteśmy gdzieś tutaj. Tak, jest modliszka, jesteśmy my, ok. My musimy się udać gdzieś tu. Teoretycznie. Teoretycznie gdzieś tam. Nowe postacie lub nowe rozmowy w salonie pylony, ale... no dobra, tym akurat zainteresowani na chwilę obecną nie jesteśmy. Tu jest gdzieś jakieś przejście. Teoretycznie mówią, że nieodkryte, tak? Dobrze mówię, czy źle mówię? To jest tędy? Dobra, idziemy. Idziemy i zobaczymy, co ma być, to będzie. Prawo. Ktoś jest. Nie wiem kto i nie wiem po co. Wiem. No już, będzie dobrze. Wszystko dobrze? Tutejsze stwory niepokoją się, gdy coś jest nie tak. Nie wiem jak to robią, ale nauczyłem się im ufać. Idziesz na tę górę? Na to wygląda. Nie wiem, czy to odważne, czy szalone. Czy i to, i to. Ale uważaj tam na siebie, dobra? Okej, okay, tylko nie wiem, czemu on w ogóle ustami nie ruszał, ale niech tak będzie. Jak to żyłka pęknie, co za raban? Masz dzwonki w butach? Co to jest? A jak ci na imię, młody? Jeśli mam żywić urazę, muszę wiedzieć, do kogo? Jestem Kal, a to BD-1. Moja mamcia nazwała mnie Skuwa Stef. Jestem rybak, Skuwa. Słuchaj, w salonie Pajluny jest akwarium, które wymaga fachowej ręki. Salon Pajluny? A speluna w dolinie pełna szczurów lądowych. Dobrze, dobrze. Zapomnij, że pytałem. Ach, niech będzie, skoro naciskasz. Spotkamy się w salonie, a ja rzucę okiem na to niby akwarium. Okej. Okay. Zwerbowaliśmy jakiegoś tajemniczego rybaka. No spoko, jest fajnie. Teraz tylko pytanie, którędy my byśmy mieli się tam wybrać. Ostrożnie! Nie ma się czym martwić. Trzymam cię, Szana! No. A ty byś mi nie pomógł tam się dostać na ten drugi brzeg, może co? Wiedziałem, że nie oprzesz się pokusie. Nie zapomina się morskiej bryzy, gdy już raz zrosi twoje usta. Najwyraźniej. Masz smykałkę do ryb, młody. Na szczęście dla ciebie siedzimy tuż nad legowiskiem ryby Si. Ryby Si? A jak? Okaz niemożliwy do złapania. Żaden roztropny wędkarz nie porwałby się na tak dokuczliwego oponenta.
Z wyjątkiem skóry Steva. A mogę wskoczyć do wody, czy nie bardzo? Mogę. A ja myślałem, że nie mogę i to byłby problem, ale nie, jednak nie. Ryba si, proszę. No. Czekaj, a zobaczmy ci jakby. No. Czekaj, jak się nurkowało? Ktoś pamięta? O! O, jest jakaś ryba. O, jakieś rybki pływają, ale nie ma tutaj żadnej jakiejś z nimi interakcji. No, głowica, cierpliwość, dobra. Dobra, lecimy, nie ma czasu. Wiem, że podróże są fajne, ale i kształcą, tak? Zobaczmy, co jest przed nami, mały. Aha. I zwierzaczki tu były. Dobrze, pomedytujmy. Ile mamy punktów do rozdania? Jeden. To nie, to na razie się tym... Na razie się tym nie przejmujmy. Okej. Wyczujmy sobie to echo i potem polecimy dalej. Pomyśl, jak to się opłaci. Dawaj! Jasne. Para poszukiwaczek zamierza udać się w bardziej zdradzieckie tereny i zastanawia się, jakie zagrożenia kryje jeszcze góra. No dobrze. No chodź, Bidi. Akuj. Aha, skakować, przejąć kontrolę nad droidem strażniczym. Okej, fajnie. Fajnie, że jest taka możliwość. No wiesz ty co? Nie zbliżaj się! No to już po mnie. No dobra, nie mieliśmy go zabijać, ale wyszło jak wyszło. Przykro mi bardzo. Teraz proszę mi powiedzieć, czy my w ogóle dobrze idziemy. No chyba dobrze. O ty robalu. A wiecie wy co, ładnie to tak? Dobrze. Aha. Nie możemy sobie tutaj ciucha zmienić. Ruszam do sektora. Zaraz. Co to? To chyba jeszcze z wojen klo... Uwaga! Dobra, zobaczmy, co jest tutaj, bo to mnie interesuje. O, wy dziady, ile was tu? Całe gniazdo drgawców. Gris się ucieszy, jak o tym usłyszy. Pierdziele. To było grubo. Wąsy i łatka, proszę bardzo. Są jakieś jajka. Gniazdo drgawca. Drgawce polują w małych stadach, ale gniazdują w dużych grupach, wykonując skomplikowane rytuały godowe swoimi ostrymi kleszczami. Okej. No to pięknie. No dobra, nie wiedząc co dalej, wyruszamy. To podobno był problem. Wiem, że jesteś tam na górze. Nie widzieliśmy.
możemy walczyć przeciwko mieczu. Prawo robisz uniki? Nie możemy przegrać, prawda? Dziękuję. Czy ktoś jeszcze tutaj na mnie czeka? Wiesz ty co? Żeby tak z krzaków wyskakiwać? Zobaczcie co tu jest. Tak coś czułem. Świetna zdobycz. Kolejny odłamek priorytu. Chyba skrót sobie odblokujemy, tak? Raczej kiepski widok. No, można tutaj skoczyć na górę? Chyba nie. Pierdziele, tych robali jest sporo. I one są tak pokitrane, tak pokamuflowane. Czy czasami można je gdzieś zobaczyć? Fajnie. No dobra, lecimy. No i pięknie. O. Ale się pokitrali. Złośliwe tego jest. I tu jest jeszcze jeden. Ja pierdzielę, ale sporo ich było. To tak jakby gdzieś kolejne gniazdo czy coś. Dziwne. Dziwne, że na nich to w ogóle nie ten nie ruszyło. O! Dzień dobry. Jeszcze lepiej, jeszcze jakieś robale, no. Żeby tak się w końcu gdzieś... Dobra, jeden leży. Nawet nie próbuj. Miło było poznać. O, to co? Odłamek. Zabierzmy go do sklepu Domy. Dobra, dobra, to my zabierzemy do sklepu, tylko że ja nawet nie wiem, czy ja dobrze idę. Jeźdźcy napsuli krwi Imperium. Może się zrobić ostro, Bidi. Kiepska widoczność. Musimy iść dalej. No dobra, najważniejsze, że idziemy w dobrym kierunku. Nie? A tu są te kule. Tu jest zejście na dół, no bo chyba inaczej nie zejdziemy. Dobra, to jest warsztat, ale... Istnieje tylko moc. Warsztat niewiele nam tutaj teraz pomoże. Dobra, weźmy sobie tylko odpoczynek. Dobra. Chodź, Bidi, chodź.
Tam jeszcze gdzieś się tutaj coś turlało, ale... O, więc właśnie. Kiedyś to miejsce tętniło życiem. Teraz to miasto duchów. Nie wyłączaj czujników, Billy. Nie ufam tej okolicy. No więc właśnie, proszę, martwe klony leżą. O, i coś zaczyna lagować. I coś dużego tu chodzi. No, cześć. Puszczaj, mówię. Nie wiem, co to miało być, ale to wyglądało co najmniej dziwnie. Wiedziałem, że coś tu nie gra. Pierdziele, dosyć grubo. Sprzęt monitorujący. Czujnik sejsmiczny, który używał małych impulsów do lokalizowania ukrytych obiektów. Jego niefortunnym efektem ubocznym jest przyciąganie i drażnienie lokalnych zwierząt. Utracił sprawność w wyniku upływu czasu i efektów atmosferycznych. No dobrze. O ty ty. Ojej, to chyba nie tak się robi. Patrz, kolejny priorytet. Kolejny. Dobra, pokażcie mi, gdzie my jesteśmy. Tutaj, musimy iść w drugą stronę. Dobrze. Tak, dobrze idę? Dobrze idę. Dobra, tylko ostrożnie. Dość cicho. Dobry. Cholera, dobra. Tu się przynajmniej udało unikać. Dobra, zobaczmy, co jest tutaj, bo mnie to bardzo ciekawi. Owy dziady. Spora ochrona, co nie? Ciekawe, komu zależało na dyskrecji. No. Tylko pod wargą. W sumie... Nie wiem, czy go golić, czy nie golić. Chociaż tak to trochę wygląda lepiej, nie? Rudy, bo rudy, ale wygląda lepiej. No, tu jakiś podróżnik był. Shana, w nogi! Musimy uciekać! No to chyba dziewczynom się nie udało. No to by wyglądało. Podczas wspinaczki na szczyt para poszukiwaczek spotka wygłodniałego mogu, który czając się pośród mgieł liczy na pojawienie się smakowitego kąska na jego terenach łowieckich. Musimy się wspinać. Kurde, no. Dobrze, że moc możemy z daleka aktywować. Bezpieczniej niż iść na piechotę. Nie? Dobra, ale tutaj już mamy coś takiego, taki ten cwancyk. I co nam to da? Chyba sprawdźmy, bo najwyżej możemy skoczyć z powrotem, nie? Jeżeli nic nam to nie da. Teoretycznie możemy skoczyć tutaj. Nic nas nie zatrzyma, co? Zobacz, Billy. Priorytet.
No i wracamy. Pięknie. No i mgła. Bidi, dawaj go. Teraz będzie walczył chyba z nami, nie? No a ja. Spory oddział jak na zabezpieczenie promu. W środku musi coś być. Coś być musi. A my się zaraz dowiemy, co. Chyba prom gdzieś leci. Niedobrze. Nawet bardzo niedobrze. Musimy damy radę. Tędy przejść. No jak? Co, Bidi przeszedł, to my nie przejdziemy. Ale to już był ich ostatni. Szturmowiec czystki. Sam się o to prosił. Co tam? A, chcesz to? Trzymaj mały. No, to było fajne. Bidi? Czas ruszać! Okej. Okay. Idziemy tutaj. A. Proszę, strzałka elektryczna. Naciśnij, aby aktywować naciśnij. Przełączyć na strzałki elektryczne. Przytrzymaj LT, aby celowo naciśnij cyk. Aby strzelić strzałkę elektryczną w odsłoniętą elektronikę. To jakaś strzałka elektryczna? Może następnym razem przeskanuj, zanim strzelisz. Dobra. Może teraz przeciążać niektóre obiekty. Ułatwia również hakowanie wrogich droidów poza walką. Czyli gdzieś z daleka będziemy mogli działać z takim tematem. Pokaż mi, który to będą te elektryczne. Chyba to, tak? Strzelaj! Błąd skanerów. No dobra, temu to my chyba jeszcze skrócimy mękę. Tak sobie myślę. Dobra, i chyba tutaj mamy już miejsce, gdzie możemy właśnie Bidi. Proszę. Od razu mogliśmy to przetestować, w jaki sposób to działa. Ale widzę, tej okazji mamy teraz trochę więcej. No dobra, tutaj to my chyba wróciliśmy do punktu wyjścia. Zatrzymaj się. Rozumiem, że to nam coś da. Tutaj my sobie tylko i wyłącznie odpoczniemy. Pojawią się tutaj jakieś przeciwnicy. A, pojawili się, tak, te kulki. Takie te dziwne krytersy. No właśnie. Tak jak mówiliśmy, dziwne krytersy. Dobra, i zobaczmy teraz tak, bo jesteśmy tutaj.
A to, czego szukamy, jest chyba nieco wyżej. Widzi, czy my możemy w to strzelić? To jest lepiej przycelujmy. Chyba nie. Dobra, zobaczymy tutaj u góry, bo tu coś może być. O, więc właśnie. Tutaj nie da rady, bo tu coś zasłania. No wiecie wy co? Ładnie to tak? Tak się konkurencji nie wykańcza, no co wy? A może się wykańcza, tylko ja się nie znam. Moja kolej, BD1. Aha, i teraz będziemy tutaj latać w tym z powrotem, dobra. No i pięknie, o to nam chodziło. O! Nie dzisiaj. O! Bazooka! Dziękuję. Okej, zrzuciliśmy go. O, ten droid uciekinier. Awaria systemów. Modyfikacja głównego oprogramowania. Ta? Zobaczmy. No, droid złomiasz. Dobra, ty tu sobie bądź. Nie wiem, czy ty mi się w ogóle na cokolwiek przydasz, czy nie, ale... Ale bądź sobie. No dobra. Już chyba się zbliżamy, nie? Czy mi się tak tylko wydaje? Coś ciekawego? Co to, żeś tu znalazł? Tam ktoś był. No właśnie, bo ja ich tu słyszałem, widziałem, że są. Podaj swoją dostawą! Jest strasznie szybki! Zabiłeś wszystkich! Ja rozdzielę, no już... Dobra. To było to, ale zobaczmy, co jest jeszcze tutaj, bo... To mnie interesuje. Tu jest jakaś... Że mnie znowu nie przeniosło do jakiejś minigry. No właśnie, kurde, no. A nie można z tego jakoś wyjść po prostu? Niech się wykrwawi! Tylko ty i ja. Utrzymać pozycję!
następne. Pieniędzy ty byś chciał, ty. A, bo to jakiś łowca nagród chyba. Dziękujemy. Z tobą to się szybko rozprawimy chyba. O ile nie obrwiemy. Łotki, choroba jaśnista. Dobra, pięknie. Ukończono. No i dobra, skoro ukończono, to to mi się podoba. W porządku, udało się. Aha, zrobię to punkt umiejętności, dobra, szału nie ma. Czyli w sumie nawet nie musieliśmy tutaj iść, no ale już skoro... Skoro tak wyszło, to wyszło, no już tu nic nie zmienimy. Co niby? Nie wiedziałem, że stanie czoła Jedi. Dziękujemy. Gotowy na drogę? Didi. No co ty tu jeszcze chcesz skanować? Co znalazłeś, mały? Rzucony sprzęt poszukiwaczy. Poszukiwacze opuścili górę z powodu niepowodzeń i ataków jeźdźców. Na długo zanim nastało Imperium. Ich porzucony sprzęt wciąż można jednak znaleźć na szczytach. No i dobra. Tam była atak w zadziałanie czujników. Przynajmniej ty się nie zepsułeś. To prawda. Jednak... Okej. No i po zawodach. Muszę się skupić. No. To ty się skup. Robimy odpoczynek, czyli tutaj wrogów mamy z powrotem. Tak. Ale czy my idziemy w tę stronę? Tak średnio to widzę. Spora siła ognia. Odpalaj. Aha. Wejdźmy tak wyżej. Buty. Oczyszczona gotowość we wszystkich sektorach. Grupy Delta i Epsilon zgłosić się w hangarze. Spodziewamy się ataku? Co my tu mamy? Sterowanie klamrą dokującą. Zadokowane imperialne myśliwce są zabezpieczone blokadą, którą zawiaduje procedura operacyjna. Można ją jednak zdjąć za pomocą konsoli ręcznego sterowania znajdującej się obok mechanizmu klamrowego. Taka operacja wymaga specjalnych kodów upoważniających. Zachowaj spokój, żołnierzu! To jeźdźcy? Zgadza się. Mamy meldunki o ruchach oddziałów na Księżycu, z ich bazy. Jeśli te szumowiny spróbują podskoczyć, to rozniesiemy ich na strzępy. Okej. I co nam to dało? My po prostu musimy zejść niżej. Bo tak, albo co? Chyba się trzeba z nimi po prostu rozprawić, no bo... Nic tu innego nie wymyślimy. Bezsensowny opór. No dobra. Normalna próba. O ty dziadu, jeden.
Dziękuję. Widzę ich, Bidi. No dobrze. Nie ma tak sami rozwalić swojego, nie? No który? Dobra, to trzeba szybko wykończyć. Fajnie. A teraz? Teraz coś tu. Wylazłem. Dziękuję. No jeszcze ktoś jest. Jeszcze jeden. Ohohoho. Dziękuję. Dziękuję. No dobra. Nie. Granat tu chcę wsadzić. No i teraz zrobiłeś największy błąd, jaki mogłeś, bo wylądowałeś. To już wszyscy. No to jak wszyscy, to chyba na górę. Przeprowadzam inspekcję. Masz rozkazy mnie przepuścić. Przeprowadza pan inspekcję. Mam rozkazy pana przepuścić. Przepraszam za opóźnienie, sir. Wszystko jest na pewno zgodne z regulaminem. Miejmy nadzieję. Słabe umysły, ale jakoś podbili galaktykę. No właśnie, ciekawe jak, nie? No i co teraz? My tu coś możemy zrobić? Czy to jest tylko takie... Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, co się stanie, jak tam sobie strzelimy. Aha.
Dobra, czyli tak, proszę. Co ty tu chciałeś, BD? Aha, czyli tak musimy... BD. Musimy tutaj dobiec, żeby... Niepowstrzymany jak zawsze, BD. Jego hakowanie, dobra. Dziękujemy. Tu coś jest, jakaś skrzyneczka. Ojoj, ale przegiąłem pałkę. Okej. W sumie nie wiem, jak my stąd wrócimy, ale... Ale skrzynka jest skrzynka. A może tu? Coś nam to dało? Spróbujmy jeszcze raz. Nie, dobra. To chyba jeszcze nic nam tutaj to nie da. Okej. Dobra, wróciliśmy. To najważniejsze. O, już nie jeden to mówił. Czyli krótko mówiąc, jak to mówił prezydent, nie strasz, bo... No i każdy już wie, co było dalej. Nie wiem, czy ten garnizon mógłby odeprzeć atak jeźdźców. Wiem. Kto twoim zdaniem powinien wygrać? Rancor czy Kundark? Dobra, tu jest wysoko. No chyba jesteśmy troszeczkę nad chmurkami. Tak by mi się wydawało. Wysoko tutaj. O, sporo. Widać tam ten statek daleko, nie? Ten duży taki. Promień jest. Fajne. Tu latają się, strzelają. Wojna jest na całego. No dawaj. Jopla. Dziękuję. O! Widziałeś ty? O to chodziło. Dobra, moi drodzy, my tutaj zrobimy sobie medytację i myślę, że to jest idealny moment na to, żeby rozdać punkty umiejętności, bo mamy 4. Mamy miecze świetlne. I zobaczmy, bo tu mamy tak, blaster. Nie, blaster to nie, oburęczny też nie. Tu mamy te podwójne ostrze i my tu mamy trochę... Mamy troszeczkę do podziałania. Dobra, i tu mamy podwójna orbita. Dobra, zrobimy tak. O, ta orbita fajna taka, nie? Nie powiem, że nie. Wygląda to spektakularnie i jeszcze bezmierny huragan. No i pięknie, dobra. I mamy wszystkie punkty rozdane. Ruszamy. I moi drodzy, to jest idealny moment, myślę, żeby zakończyć ten już i tak długi odcinek. Tak więc ja wam bardzo dziękuję za to, że jesteście ze mną, że gramy wspólnie i zapraszam was na kolejny, który pojawi się już niebawem, a jeżeli tylko ten wam się podobał, to pamiętajcie, łapka w górę, piszcie w komentarzach, co sądzicie, a jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam do subskrypcji. Dla was to tylko jedno małe kliknięcie. Nam i bardzo pomoże w rozwoju, tak więc zachęcam i dziękuję. Ponadto zapraszam na wszystkie strony, do których linki są w opisie filmu i dziękuję z tego miejsca wszystkim, którzy zdecydowali się wspierać
wspierać kanał finansowo. Na teraz, moi drodzy, żegnam się z wami, tak więc trzymajcie się ciepło i na razie, hej!